Dobra, witam Was w kolejnej części. Zagrajemy wy. No to zaczynamy. Esencje zdobyłem, oczyściłem je. Także teraz pozostało pójść do stołu zaklinania i je stworzyć z nich broń. I też zdobyłem ten fragment danych z zapory ogniowej. Otwiera kryptę rdzenia systemu na terenie utraconego sektora objawienia K1. Także idziemy do tego stołu. Niechaj ich dusze zaśpiewają, głośna kolsanka. To mowa rdzeniu, używana przy pulpicie zaklinania w sanktuarium na Księżycu. Esencja osobnienia i takie tam fantomowe drogi elektroniczny sen. Kusanka, spokój. Na. A dobra, i tu można sobie ten cały zdobyć. Koszmary. No dobra. Także teraz idziemy. Z tym rdzeniem Próbowałam na obudzić. objawienia K1, Próbowałam. czyli tutaj. Zobaczymy, czy Elis Mor coś ma dla nas. Witaj, przyjacielu. Nie, nie ma. To lecimy na objawienie K1. Sprawdzimy, gdzie to jest. O, przejechałem. To jest w tą stronę. Bodajże tutaj. Tak, tu jest K1 objawienie. Tracony sektor. Nauczyć więcej używać trackpada, nie polegać tylko na żyroskopie, którzy potrafią grać tylko z używaniem żyroskopu. No ale to jest ciężko to ogarnąć, używając samego żyroskopu.
sumie zauważyłem też jedną rzecz. Muszę trochę grę podgłośnić. O. I powinno być ok. Jednak trochę za cicho chyba jest nagranie gra. Dobra. Area secured. Obszar oczyszczony. Teraz idziemy. Otworzyć. Wprowadź fragment danych. Wprowadź fragmenty danych zapory. Gniowej. Czy jakoś tak. Przetwórz fragmenty danych zapory ogniowej. Przenosić naszyjnik Salmory. Etap zadania i etap zadania. Esencja brutalności. Dobra. Trzeba wrócić do popisu zaklinania, żeby zdobyć głośną kołysankę. Trauma to zaciekła bestia. Zawsze stoi po naszej stronie, ale nie oznacza, co się... Resztki naszyjnika. Szukaj resztki naszyjnika Saimoty, pokonując koszmara księżyca za pomocą zdolności elektrycznych. Silniejsi wrogowie zapewniają większy postęp. Moje noże palą się do następnego tańca. Ok. Czyli to znowu będzie farma, więc idziemy do pulpitu zaklinania. Będzie trzeba niebieskiego łowca wziąć do roboty. Niechaj ich dusze zaśpiewają. O, fajny fragment można kupić.
dobra. Usta nie są naszym schronieniem. Są maską, pod którą walka trwa. Łowca w pobliżu. Zadania. Nie słyszałam, jak nadchodzisz. Porozmawiaj z Walą. Podziel się swoimi odkryciami z księżyca z przywódcami straży przedniej wieży. No to idziemy na wieżę. Porozmawiać z Zawalą. Jest tak, jak powiedziała królowa. Dolecieliśmy na tą wieżę. Widzę, że wracasz z łowów. Róbmy to, zanim zmienią się rozkazy. Witam z powrotem. Potwierdzam. Najlepsi spośród kryptarchów pracują na Ugorze. Jakoś działa, co? Nie ustawaj w walce. Wszyscy jesteśmy ci wdzięczni. Okej. Krota. Oryx. Gaul. Lista tych, którzy próbowali pozbawić nas światła, ciągnie się bez końca. Ale to nowe zagrożenie. To będzie coś, czemu jeszcze nigdy nie stawiliśmy czoła. Często myślę o zapaści, o tym, że mogłoby być inaczej, gdyby byli tu strażnicy. Ale nie muszę czekać na ich powrót, aby uzyskać odpowiedź, której szukam. Ona znajduje się tuż przede mną. Twierdzą, że będą naszym wybawieniem, ale nie. To my będziemy ich. Zdobycz straży przedniej. Nie ma powodu do zawahania, strażniku. Straż przedniej jest za tobą. Światło jest naszą siłą. Ciemność nigdy nam tego nie odbierze do boju.
Przygotowany żołnierz to zwycięski żołnierz. Stawiliśmy czoła wielkim wyzwaniom. Nie inaczej będzie z ciemnością. Pójdź swoimi odkryciami z Księżyca, z przywódcami Straży Przedniej Wieży. Porozmawiaj z Ikorą. Teraz musimy iść porozmawiać z Ikorą. Wybawienie? Przywołały nasze traumy, ale po co? Aby odwrócić naszą uwagę? Zniszczyć nas? Straciliśmy zbyt wiele czasu, patrząc wstecz na tragedie będące poza naszą kontrolą. Na zapaść, czerwoną wojnę. Kejda. Wystarczy. Nasi wrogowie obnażają swoje ego, ale nie doceniają siły strażników. Chcą walki. Damy im ją. Załóż Straży Przedniej. Twoje odkrycia wewnątrz piramidy stanowią klucz do przetrwania nas wszystkich. Ale koszmary kontynuują ataki w całym układzie. Nie tylko na Księżycu. Nie może pozwolić, aby rozprzestrzeniły się jeszcze bardziej. Zachowaj czujność, trzymaj koszmary w ryzach. Na wszystkich planetach nasza walka dopiero się zaczęła. Kapuza zabójcy, hełm. Uderzaj z precyzją, łowca. Stawiliśmy czoło naszym lękom. Teraz ukażemy tych, którzy wykorzystują je przeciwko nam. Pokonanie strażnika za pomocą ataku wręcz albo wojownika za pomocą ciosu kończącego zapewnia niewidzialność i przewraca porcje zdrowia i tarcze. Okej. Okay. Raz mnie widzisz, a raz nie. Zadania. Nasze najgłębsze rany obróciły się przeciw. Dobra, czyli trzeba zrobić te resztki wspomnienia Saimoty. A te nowe modele Haki są w sprzedaży? Dobra, czyli trzeba robić koszmary za pomocą zdolności elektrycznej. Mamy pogodę, prawda? Ile czasu? Mało. Wszystko wciąż się trzyma. O, polowanie na koszmary, odosobnienie. Okej, czyli będzie trzeba to porobić. Spoko. Później w głębinach kampania. Pokaż im, że nie warto z nami zacierać. To jest powtarzalna misja. Czyli trzeba porobić po prostu te koszmary na tym. No dobra.
to by było na tyle. Zachęcam do oceniania, subskrybowania, komentowania. Możecie też mnie wesprzeć. Link w opisie. Trzymajcie się. Hej.